dobry, nazywam się Monika Pachnik i witam serdecznie w graniu na śniadanie. Rozpoczynamy zabawę. Oto nasz dzisiejszy pierwszy konkurs na dzisiaj, ale jeszcze przed tym szybciutko powiem o bardzo ważnej rzeczy. Jedno zgłoszenie do tego programu to szansa na 3 nagrody. Nagrody w studio, 5000 zł w ekstra grze, a w wielkim finale aż 1 000 000 zł. Jeżeli masz ochotę, wysyłaj już teraz SMS o treści 1 000 000 pod numer 7327 albo zadzwoń pod numer 704-307-555. No już czekamy na twoje zgłoszenie, a oto ten konkurs, o którym przed chwileczką mówiłam. Tutaj na tablicy znajduje się nasza dzisiejsza kategoria. Będziemy poszukiwać imion kończących się na NA. Ja takich imion wybrałam aż 4 i na tablicy zamieściłam 4 koperty. Masz 4 razy większe prawdopodobieństwo, że trafisz w jakieś imię. Dobrze, teraz kiedy będziesz zastanawiał się nad tym imieniem, ja przypomnę ci zasady tego programu. Aby wziąć w nim udział, należy mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy kilka konkursów interaktywnych, do których możesz zgłaszać się pod wskazane numery. Pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem, ale płacisz za samo połączenie, a nie za czas jego trwania. Aby wygrać nagrodę, należy trafić na otwartą linię i podać prawidłową odpowiedź. Nie każda linia jest otwarta, musisz trafić na właściwą linię we właściwym momencie. Pula nagród naszej loterii wynosi aż 4 miliony złotych, a jeżeli wygrasz pieniądze, to wysyłamy do ciebie bardzo szybko, bo w ciągu 5 dni roboczych. Nasz regulamin został zatwierdzony przez Izbę Celną, a program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez tę Izbę. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.tvn.pl, a nasz regulamin stale i niezmiennie jest dostępny na 860. telestronie TVN. Oficjalnie rozpoczynamy zabawę i będziemy poszukiwać imion kończących się na NA. Wszystkie osoby, które w tym momencie są przed telewizorami i mają pomysł na takie imię, serdecznie zapraszam do tego programu. Wystarczy, że weźmiesz telefon do ręki i wybierzesz mój numer telefonu, gwiazdka 73220 albo 704-307-222. Kto ma jakiś pomysł? Już czekam na pierwszego gracza. Dzień dobry. Dzień dobry, Irmina. Irmina, bardzo ładne imię, ale jeszcze to nie jest odpowiedź z koperty, ale pierwszy kota za płoty, pierwszy gracz w studia. Czekam dalej. 4 razy po 100 zł przygotowałam na dobry początek. Mam nadzieję, że to będzie szybciutki konkurs na rozgrzewkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Adam mam na imię. Witam, Adamie. Jak imię? Halina. Halina? No jeszcze nie, szukamy dalej. Adamowi się nie udało, ale może udać się tobie. Jeżeli tylko w tym momencie wybierzesz mój numer telefonu, jak widać na otwartą linię, z otwartą linią dzisiaj nie ma żadnego problemu. Dzień dobry. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jaka jest odpowiedź? Grażyna. Grażyna? No jeszcze nie, jeszcze nie. Usłyszeliśmy 3 propozycje, co będzie dalej? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Jagna. Jagna. No jeszcze nie, to nie jest Jagna, ale zapraszam cię ponownie. Nagrody cały czas czekają na twoją odpowiedź. 4 odpowiedzi na mojej tablicy, 4 imiona kończące się na NA. Kto jeszcze ma jakiś pomysł? Komu udało się coś wymyśleć? Co to takiego może być? Dzień dobry. Hanna. Hanna. Szukamy dalej. Szukamy dalej. To nie imię Hanna znajduje się w moich kopertach, a są tam 4 imiona kończące się na NA. Przygotowałam 400 zł i tyle jest w puli tego konkursu. Kto ma inny pomysł? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaką masz na imię? Ryszard. Ryszardzie, jaka jest odpowiedź? Marlena. Marlena. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Imię kończące się na NA. Trzymam kciuki. Dzień dobry. Faustyna. Faustyna? No jeszcze nie. Szukamy dalej, szukamy dalej. Szukamy dalej. Kto odgadnie pierwsze imię, to da się zrobić. Da się to zrobić. Trzeba tylko trochę pomyśleć, pokombinować. Można też wykorzystać może imiona znajomych, imiona kogoś z rodziny, imiona przyjaciół. Dzień dobry. Dobry. Jaka jest odpowiedź? Jacqueline. Jacqueline! Brawo, brawo, koperta numer 1. Pięknie. Proszę bardzo, pokazujemy odpowiedź. O. Otwieramy, otwieramy i proszę. Jacqueline. Dobrze. Halo, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jaka jest odpowiedź?
Dzień dobry, Bożena. Bożena, jeszcze niedobrze. Ja Żaklinę w takim wypadku zapisuję na tablicę. Ach, jaki złośliwy mazak. Żaklina, tak jest. Dobrze, moi drodzy, w takim wypadku gramy dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Katarzyna. Katarzyna, jeszcze nie szukamy dalej. Żaklina, i co jeszcze? Zostały nam na tablicy jeszcze 3 odpowiedzi. 300 zł w puli konkursu. Mam nadzieję, że to będzie szybciutki konkurs na rozgrzewkę. Już teraz możesz wygrać te pieniądze. Wystarczy tylko, że wymyślisz imię kończące się na NA i wybierzesz mój numer telefonu. Halo, dzień dobry. Irena. Irena. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Kto ma jeszcze pomysł na inne imię kończące się na NA? Co takiego udało ci się wymyślać? Jest bardzo wczesna pora, pewnie nieduża konkurencja przed telewizorami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Regina. Regina? No jeszcze nie, szukamy dalej. Żaklina, i co jeszcze? Jakie imię przyszło ci do głowy? Jaki masz pomysł? Co takiego udało się wymyśleć? Imię kończące się na NA, 300 zł w puli konkursu, a ty, jeżeli masz pomysł, to dzwoń do mnie już teraz pod numer 704-300-7222 albo gwiazdka 73220. Kto ma pomysł? Co takiego jeszcze usłyszę? Mamy kolejnego gracza. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Jaka jest odpowiedź? Malina. Malina. Bardzo ładne imię, ale niestety żałuję, nie znajduje się na mojej tablicy. Coś innego proszę wymyśleć szybciutko, zadzwonić jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Janina. Janina? Jeszcze nie, szukamy dalej. Inne imię. W każdej chwili możesz trafić na otwartą linię. Jak widzę, dzisiaj z trafieniem na otwartą linię problemu absolutnie nie ma. I bardzo, bardzo mnie to cieszy. Imię kończące się na NA. Trzy odpowiedzi jeszcze na mojej tablicy. Kto ma kolejny pomysł? Kto trafi do mojego studia i kto zgarnie kolejną nagrodę? Jeżeli tylko masz ukończone 18 lat, możesz ty właśnie zabrać te pieniądze. Dzień dobry. Józefina? Nie. Jeszcze nie. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Na pewno się uda. Jakie jeszcze imię kończące się na NA nam zostało? Tych imion nie jest wiele. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Antonina. Antonina. No jeszcze nie. Proszę spróbować jeszcze raz. Czekam na twój telefon. Co takiego jeszcze udało ci się wymyśleć? Imię kończące się na NA. Nowa propozycja. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jaką masz odpowiedź? Kalina. Kalina. Nie mam Kaliny, nie mam Kaliny, ale mam coś innego. 3 odpowiedzi na mojej tablicy, każda warta 100 zł. Kto ma kolejny pomysł? Halo, halo, halo. Kto jeszcze coś wymyślił? Komu udało się wymyślać nowe imię kończące się na NA? Halo, dzień dobry. Lucyna. Lucyna? Jeszcze nie, szukamy dalej. Nowa propozycja, nowe imię i będzie nagroda. Halo, dzień dobry. Lena. Lena. Nie mam Leny. Nie mam Leny, ale znajdują się na mojej tablicy jeszcze 3 inne propozycje. Na pewno będą to żeńskie propozycje, bo takie właśnie imiona kończą się na końcówkę NA. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Co takiego udało ci wymyśleć? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jaka jest propozycja? Balbina. Balbina. To jeszcze nie to. No ale mam wrażenie, że jesteśmy coraz bliżej, ponieważ tych imion nie zostało nam wiele. Wiele propozycji już zostało wykorzystanych. Dzień dobry. Bogna. Nie, nie Bogna. Jeszcze nie to, ale szukamy, szukamy. Czuję, że jesteśmy coraz bliżej. Mam nadzieję, że już za sekundkę uda się znaleźć kolejne imię. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Karolina. Karolina? Szukamy dalej, szukamy dalej. To jeszcze nie jest to imię kończące się na NA. Cały czas słyszę nowe głosy, więc bardzo dobrze. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Celestyna. Celestyna. Nie. Gramy dalej, gramy dalej. Kto ma kolejny pomysł? Jakie jeszcze imię kończy się na końcówkę N-A? Żaklina. To już wiemy. Zostały jeszcze 3 propozycje, każda z nich jest warta po 100 zł. Ja mam nadzieję, że już za sekundkę uda nam się rozwiązać ten konkurs, bo ja przygotowałam jeszcze coś innego na dzisiaj i warto by było z tego konkursu również skorzystać. Dzień dobry. Dzień dobry.
Jaka jest propozycja? Florentyna. Florentyna? Nie, nie, nie. Florentyny dzisiaj tutaj nie mamy. 300 zł w puli konkursu. Halo, dzień dobry. Dobry. Jaka jest odpowiedź? Balladyna. Balladyna. Nie. Nie, nie, nie. Co jeszcze? Imię kończące się na NA. To właśnie twoja odpowiedź. Może się znajdować na mojej tablicy. Jaki masz pomysł? Dzień dobry. Sabina. Sabina? Mm-mm. Nie, nie, nie. Sabiny nie mamy dzisiaj. Ale gra toczy się dalej. Cały czas masz szansę na wygranie pieniędzy. Tutaj w moim programie, w graniu na śniadanie. To bardzo wczesne dzisiaj śniadanie, dlatego mało osób pewnie zebranych jest przed telewizorem, dlatego masz duże szanse. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Anna. Anna. Nie mam Anny. Nie mam Anny. Imię kończące się na N-A. Jacqueline. I co jeszcze? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest propozycja? Lena. Lena. Nie. Była już przed chwileczką taka propozycja. Co jeszcze? Co jeszcze? Co tam przyszło ci do głowy? Może jesteś teraz przed telewizorem i sobie myślisz, nie, nie będę próbować, mam imię, ale może go nie ma, no nie wiem. Spróbuj, bo za chwileczkę może się okazać, że to właśnie twoje imię tutaj było. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest propozycja? Kryspina. Kryspina, nie. Kryspiny nie mamy. Ale mamy coś innego i to coś innego warte jest aż 300 zł, bo tyle jest puli konkursu. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Diana. Diana, no też nie, też nie. Wiele propozycji już padło, naprawdę wiele imion zostało wyeliminowanych. Powiem szczerze, że ja nie myślałam, że tych imion jest aż tyle. Na mojej tablicy są jeszcze 3. Kto poda mi, jakie to imię, wygra 100 zł. 300 zł puli konkursu, 3 odpowiedzi na mojej tablicy. Kto ma pomysł? Co to takiego jeszcze może być? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Maryna. Maryna, no też nie, też nie. Jeszcze czegoś innego poszukujemy. I kolejny telefon, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Krystyna. No nie Krystyna. Imię kończące się na N-A. Żeńskie imię kończące się na N-A. Trójka, dwójka i czwórka jeszcze nam zostały. Kto zgarnie pieniądze za te koperty? Każdej z nich znajduje się imię kończące się na N-A. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaką masz odpowiedź? Roxana. Roxana, no też jeszcze nie to. Cały czas poszukujemy dalej. Kto ma nową propozycję? Dzień dobry. Milena. Milena. No nie. To nie jest imię Milena. Dlaczego dopiero udało nam się odkryć jedną odpowiedź? Te imiona nie są jakieś skomplikowane strasznie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Helena. Helena? Nie ma Heleny. Dzisiaj nie ma, nie ma. Imię kończące się na N. A. Słuchamy się nawzajem, nie powtarzamy imion, które już padły. Poszukujemy nowych odpowiedzi. Dzień dobry. Zuzanna. Zuzanna. To jest moje ulubione imię, ale nie ma. Imię kończące się na N-A. Halo? Justyna. Justyna też nie. Przypominam, żeby wziąć udział w tym programie, należy mieć ukończone 18 lat. Płacisz za każde połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem, ale płacisz za samo połączenie, a nie za czas jego trwania. Pieniądze wysyłam do ciebie bardzo szybko, bo w ciągu 5 dni roboczy. Kto ma pomysł? Niech dzwoni teraz i niech korzysta z tego, że jest wczesna pora. Mało osób już wstało. No chyba same ranne ptaszki. Łatwiej trafić na otwartą linię o takiej wczesnej porze. Kto ma pomysł? Jacqueline. Jakie jeszcze imię przychodzi ci do głowy? Kończące się na N-A. Może to imię kogoś znajomego, może to imię kogoś z rodziny. Może warto zajrzeć do kalendarza. Kto ma pomysł? Halo? Karina. Karina. Nie ma Kariny. Imię kończące się na N-A. 3 propozycje na mojej tablicy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Ewelina. Ewelina, jeszcze nie. Chcę cię wynagrodzić. Mogę to zrobić, ale potrzebuję tutaj ciebie. Tutaj, w studio, w programie na żywo. Na otwartej linii. Są dwie drogi, które do tego prowadzą. Z telefonów komórkowych i z telefonów stacjonarnych. Dzień dobry. Tatiana. Tatiana, no jeszcze nie. Z telefonów komórkowych dzwonisz na 73220, a ja mam dla ciebie bardzo dobrą informację, bo uwaga, 150 zł za każdą z kopert. Podwyżka. Budzimy się. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Marcelina. Marcelina, jeszcze nie, szukamy dalej. Szukamy innych propozycji imion kończących się na N-A. Dzień dobry. Michalina. Nie. Nie Michalina. 150 zł za każdą z kopert. Kto ma pomysł? 450 zł w puli konkursu. Komu udało się coś wymyśleć? To ty możesz być kolejnym zwycięzcą w tym programie. Może nawet jedna próba. Może nawet jeden telefon. I możesz wygrać u mnie pieniądze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Materna. No nie. Nieoryginalne imię. Gramy dalej, Jacqueline. I co jeszcze? Trzy inne propozycje na mojej tablicy do tej pory nieodkryte. Kto ma pomysł? Jakie to będzie imię? Jakie to będą imiona? Jaką masz propozycję? Halo, halo? Józefina? Józefina. Nie. Nie, nie. Kochani, słuchamy się nawzajem. Nie powtarzamy propozycje, które już padły. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Martyna. Martyny nie mam. No wydawało mi się, że to są proste imiona, a widzę, że chyba nie. Co by tutaj zrobić? No czekam dalej, czekam dalej. No mam nadzieję, że już za chwilę padną te odpowiedzi. Halo, dzień dobry. Joanna. Nie, nie Joanna. Drodzy, dobrze, uwaga. Zastanowiłam się, co zrobić. Wiem, kolejna podwyżka 200 zł, ale korzystaj teraz. 200 zł gwarantowane za każde imię, 600 zł w puli konkursu. Halo, dzień dobry. Bogumiła. Bogumiła nie kończy się na N-A. Bogumiła kończy się na ŁA. Pomyłkać. Halo, dzień dobry. Liliana. Nie. Szukamy dalej. 200 zł teraz płacę za każdą poprawną odpowiedź. Jeżeli jesteś przed telewizorem, wykorzystaj ten fakt. Podwoiłam nagrodę. Na początku oferowałam za każdą z propozycji po 100 zł. Teraz jest 200. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakaś odpowiedź? Augustyna. Augustyna to jeszcze nie to. Szukamy dalej. Imię kończące się na N-A. Budzimy się, budzimy. Halo, dzień dobry. Marcelina. Marcelina jeszcze nie, kochani. Gwiazdka 73220 albo 704-307-222. Poszukujemy imion kończących się na N-A. Na mojej tablicy są trzy propozycje, które jeszcze są nieodkryte i za każdą z nich zapłacę po 200. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Atena. Atena, jeszcze nie. Trójka, dwójka czy czwórka, za którą propozycję ci zapłacę? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Walentyna. Walentyna, no jeszcze nie. Co się dzieje dzisiaj? Co się dzieje w tym studio dzisiaj? Wydawało się, że proste imiona. Konkurs na rozgrzewkę, że bardzo sobie szybko z nim poradzimy. A tu proszę, udało nam się odkryć dopiero jedną odpowiedź, no mam nadzieję, że już tym razem się uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Karolina. Było już, była Karolina. Była Karolina, jest Jacqueline i co jeszcze? Dzień dobry. Adrianna. Adrianna, gramy dalej, to jeszcze nie jest propozycja z mojej koperty. Kto ma pomysł? Imię kończące się na N-A. Czekam na kolejnego gracza. Kochani, będziemy powoli kończyć ten konkurs. Nie wiem, czy te propozycje są za trudne, czy co się dzisiaj dzieje, no ale to będzie już koniec konkursu. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest propozycja? Waleriana. Waleriana. Nie.
kto ma pomysł. Pomysł. Nowy pomysł. Potrzebuję nowego pomysłu. Imię kończące się na N-A. Może teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Romana. Romana? Nie. Jeszcze nie to. Jeszcze nie to. Co się dzieje, że jeżeli masz ukończone 18 lat, jeżeli masz pomysł, masz chęć, możesz wygrać. Zagraj teraz ze mną. Gwiazdka 73220 albo 704-307-222. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Alina. Alina, to jeszcze nie jest to. 200 zł za każdą odpowiedź i masz 3 minuty, aby podać odpowiedź w tym konkursie. Ten konkurs potrwa jeszcze tylko 3 minuty. Halo? Halo? Filipina. Filipina, no jeszcze nie. 2 minuty 48 sekund. Co się dzieje, co się dzieje? Dlaczego dzisiaj tak ciężko nam się odgaduje te odpowiedzi? Nie są to naprawdę jakieś nie wiadomo jakie imiona. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Odpowiedź jaka jest? Malwina. Malwina, no jeszcze nie. A już myślałam, że oddam kolejną nagrodę. 600 zł w puli konkursu, kto ma pomysł? Halo, 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 no szybciutko, szybciutko. Jest telefon, uwaga, dzień dobry. Anna. Anna. Nie, nie, już Anna dzisiaj była chyba za dwa razy. Nowa propozycja, nowe imię, komu zapłacę? 2 minuty, 10 sekund. Dzień dobry. Irmina. Irmina też było dzisiaj, było już. 2 minuty niecałe. Kombinujemy, wymyślamy, nowa propozycja jest potrzebna. 200 zł za imię, kończące się na N-A. Kto ma pomysł? Dzień dobry. Longina. Jeszcze raz. Longina. Longina, nie. Nie. Tu wstaw początek imienia. Imię kończące się na N-A. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Halina. Nie. Nie, to nie jest Halina. Halina już cichała była za 3 razy. Nowa propozycja, nowe imię, minuta 20 do końca tego konkursu. Jeżeli masz odpowiedź, wykorzystaj ją teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Telimena. Tak jest! Gratulacje! Odpowiedź numer 4, udało się. Proszę bardzo. Jeszcze 2 odpowiedzi, szybciutko, szybciutko. Zapisujemy Telimenę, minuta na zegarze. Telimena. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Magdalena. Nie, to nie jest Magdalena, Jacqueline, Telimena. 2 odpowiedzi na tablicy, mało czasu, 40 sekund niecałe. Jeszcze 2 odpowiedzi na mojej tablicy, po 200 zł każda. 400 w puli tego konkursu, kto wykorzysta ten pomysł? Dzisiaj mamy poniedziałek, początek tygodnia, te pieniądze z pewnością ci się przydadzą. Dzień dobry. Maryna. Nie. Nie, szukamy dalej. Jacqueline, Telimena. Co jeszcze? Dzień dobry. Halo? Czy się słyszymy? Halo, halo? 3, 2, 1, ktoś zrezygnował. 3 sekundy, jeszcze ktoś zdąży. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Trzymam bardzo mocno kciuki, jaka odpowiedź? Ożanna. No niestety. Dobrze, moi drodzy, pokazujemy w takim razie, jakie były odpowiedzi w kopercie numer 3. Proszę bardzo. Odpowiedź Ilona i w 2, co my mamy? Już sprawdzamy szybciutko. Odpowiedź Nina. Proste odpowiedzi, proste odpowiedzi, naprawdę. Drodzy moi, kolejny konkurs przed nami, 500 zł do wygrania będzie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Teraz będziemy poszukiwać miast. 4 miasta za 500 zł. Ale uwaga, zróbmy to szybko. Pierwszy konkurs, no był za długi, przedłużyło nam się znacznie. Teraz musimy sobie to odbić, będzie więcej kasy do wygrania. Jaki masz pomysł? 4 miasta i pamiętaj, nie płacę za 1, za 2, za 3, płacę tylko i wyłącznie za komplet. Za 4 te imiona. Miasta. Już o tych imionach. Zapominamy o imionach.
jakie to będą miasta? Pamiętaj, że płacę za komplet. Tylko i wyłącznie za 4. Zastanów się, pomyśl, poprzestawiaj litery i ułóż z tych nazw miasta. Z każdego poziomu jedno miasto należy ułożyć. Trzeba wykorzystać wszystkie litery. Jakie to będą propozycje? Przyjrzyjmy się uważnie. Możesz zacząć od którego ci się tylko podoba. Może na której spojrzysz i będziesz wiedział. No ale powiem szczerze, bywają łatwiejsze te konkursy. Tutaj jest, no trudno. Mnie na pierwszy rzut oka nic nie przychodzi do głowy. Czasem jest tak, że spojrzę i od razu wiem. A teraz jednak nie. Może od tego najkrótszego byśmy zaczęli. No, trzeba pomyśleć, pokombinować. Co to będzie? Przypominam, że jeżeli chcesz wziąć udział w tym konkursie, musisz mieć ukończone 18 lat. Płacisz za każde połączenie, również za takie, które nie połączy się ze studiem, ale płacisz za samo połączenie, a nie za czas jego trwania. Pieniądze wysyłam w ciągu 5 dni roboczych. Długo nie będziesz musiał na nie czekać. Co to są za miasta? Masz jakiś pomysł? Jakie to będą miasta? Poprzestawiaj litery i ułóż 4 nazwy miast. Cztery miasta. Zapłacę za komplet 500 zł. 4 polskie miasta. Dobrze, kochani. Umawiamy się tak. Zapłacę 700 zł za te odpowiedzi. Za 4 miasta. Thank you.
Dlaczego jeszcze nie słyszę odpowiedzi? Co się dzisiaj dzieje? 4 odpowiedzi, 4 miasta i 700 zł może być twoje. To są naprawdę spore pieniądze. Najwyższa nagroda, dzisiaj takich pieniędzy jeszcze nie było. Kto ma pomysł? Kto ma pomysł na te 4 miasta? Pamiętaj, nie zapłacę za jedno, nie zapłacę za dwa, nie zapłacę za trzy. Zapłacę tylko i wyłącznie za 4. Gwarantowane 700 zł. Kto na ochotnika zgłasza się po te pieniądze? On tutaj na ciebie czekają. Wystarczy, że wyciągniesz po nie rękę. Zadzwoń już teraz. Gwiazdka 73220. Z telefonów komórkowych 704 307 222. Czy usłyszę te 4 miasta? Halo? Halo, halo, do ciebie mówię. Jeżeli znasz odpowiedź, zgłoś się do mnie już teraz. Nie czekaj dłużej, bo zaraz może cię ktoś uprzedzić. Teraz te pieniądze są do wzięcia. 700 zł, najwyższa nagroda dzisiaj. Czy ktoś na chodnika się zgłasza? Po 700 zł. Jeżeli masz 18 lat i znalazłeś te 4 miasta, możesz wygrać. Wykorzystaj szansę, przed którą stoisz. Zrób to teraz. Teraz. Za chwilę może być za późno. Jakie to miasta? Kto ma pomysł? Naprawdę, cisza w studio trwa już za dużo. Nie chcę dłużej czekać. Kochani, umawiamy się tak. Odliczam od 10 do 0 i kończy się ten konkurs, kończy się ten program. Nie mamy już wiele czasu. Uwaga! 10. 9. 8. Siedem. Jeżeli znalazłeś te 4 miasta, to teraz jest ten moment, aby zadzwonić, trafić na otwartą linię i wygrać te pieniądze. Teraz wybierz mój numer, gwiazdka 73220 albo 704-307-222. Mówię 6. Coraz mniej czasu. Pięć. Cztery.
4. Coraz mniej czasu. Jeżeli masz te odpowiedzi, zgłaszaj się teraz. Teraz jest odpowiednia pora, za chwilę może być za późno. Chcesz przegapić 700 zł? To są twoje pieniądze, jeżeli znasz odpowiedź. Wystarczy tylko, że wyciągniesz po nie rękę. Wybierz mój numer telefonu, gwiazdka 73220 albo 704-307-222. Mówię dwa, uwaga, czas się kończy. Gdzie jesteś? Dlaczego ciebie jeszcze tutaj nie słyszę? Czas się kończy. Czy ktoś się zgłosi po te pieniądze? Oto jest pytanie. Koniec programu, koniec konkursu. Powiedziałam dwa, mówię jeden. Odpowiedź. Niech dzwoni teraz. Nie za chwilę. Program się kończy. Ostatnia szansa w tym programie. Kończymy program. Cztery miasta. Czy ktoś zna odpowiedź? Czy ktoś mi poda? Tutaj, na antenie. Koniec programu. 700 do zgarnięcia. Czy ktoś się zgłasza? Gdzie jesteś? Udało się? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to są miasta? Kielce. Tak. Wieliczka. Tak. Gdynia. Tak. I Zakopane. Tak jest! 700 zł dla ciebie, serdeczne gratulacje! Wygrała pani! Brawo! Drodzy Państwo, wszyscy inni mają szansę wygrać złotych, milion złotych już za 4 dni w naszej ekstragrze, 4 razy w tygodniu po 5000 złotych. Zapraszam wszystkich do udziału w ekstragrze. Kochani, żegnam się z Wami i życzę wszystkim miłego dnia i do jutra. Pa!